to wtedy więcej będzie wydawać. Byłem na targach, widziałem samolot, jest rzeczywiście piękny i polecam. Zdjęcia są na dołu każdy reklamuje, każda bliszka swoje ogonek chwali, bardzo przyjemnie. Teraz poprosimy drugą bliszkę, czyli firmę kolejną. Nazywam się Jacek Tomaszewski, jestem założycielem firmy Master Telekom, która działa od 4 lat w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Tam znaleźliśmy dobre miejsce do tego, żeby rozwijać nasze produkty i nasze pomysły biznesowe. Zajmujemy się szeroko pojętą komunikacją, także nie tylko komunikacją taką techniczną, ale również zjawiskami komunikacji w ogóle międzyludzkiej. I jakby wspomagamy to, wspieramy to, ten proces za pomocą właśnie naszych systemów, no, które wdrażamy w najróżniejszych firmach, które się zajmują masową komunikacją. Czyli gdzie firma obsługuje dużą ilość telefonów na przykład, albo dużą wielką ilość zapytań od społeczeństwa, to powiedzmy firmy ubezpieczeniowe, tak, które przyjmują zgłoszenia o szkodach, czy też firmy, na przykład administracja też publiczna, czy też firmy typowo sprzedażowe, które wychodzą znowu z ofertą do klientów. Na naszą nagrodę, którą otrzymaliśmy za nowy pomysł, prototyp takiego rozwiązania, pomysłu, które polega na tym, że do przekazu głosowego, czyli do rozmowy telefonicznej dodajemy obraz wideo. Przy czym sam pomysł na to, żeby była wideotelefonia, istnieje już od dawna. Natomiast myśmy zdecydowali się wytworzyć ten obraz zupełnie syntetycznie i w ten sposób stworzyliśmy jakby obraz takiego idealnego rozmówcy. To znaczy, jeżeli przeniesiemy to na przykład tutaj na grunt Urzędu Miasta, to czy urzędu w ogóle jako takich, to jest taki program Przyjazny Urząd. No i chcielibyśmy, że ta osoba, z którą rozmawiamy po drugiej stronie, wyglądała idealnie. Nam się udało to właśnie stworzyć i rzeczywiście niezależnie od tego, kto jest po drugiej stronie, jakby ze strony petenta czy klienta, jakby ta firma czy ten urząd wygląda zawsze doskonale. Także doskonale. I muszę powiedzieć, że zaprezentowaliśmy na targach prototyp, natomiast on się spotkał z takim zainteresowaniem, że jesteśmy przekonani, że to jest dobry kierunek biznesowy, także my to na pewno będziemy wdrażać, ponieważ i uczniowie, którzy tam byli, studenci, to cały czas się tym interesowali, cały czas chcieli prezentację, jak również ta komisja, czyli ci akademicy, specjaliści, no jak również inwestorzy. Pojawili się inwestorzy, którzy chcieli już kontakt nawiązać, bo pomysł jest na tyle trafiony i rzeczywiście dobrze to wygląda, że no, rokuje to dobrze też biznesowo. Ale to są modele? Czy to o co chodzi? Że się rozmawia z osobą, że tak nie wie. Do wniosku do tego, że kiedy jest... Kanon urody, tak? Tak jest, jest to dopiero wybrani modele, tak można powiedzieć. Oczywiście też jest z tą możliwością właśnie, że można wybrać, czy się chce rozmawiać z panią, czy z panem i tak dalej. Tutaj po drugiej stronie też jest cały nasz system, który od 4 lat rozwijamy, który służy właśnie optymalizacji tych zasobów, tak? Bo to, że ktoś chce rozmawiać z panią, to wymaga to, żeby ta pani była dostępna, bo pan, tak, jakby ten rozmówca. W związku z tym no, jest potrzebny do tego całkiem zaawansowany taki technologiczny system, który te połączenia kieruje do odpowiednich osób. Czy to jest taki animowany awatar? Nie animowany, to jest naturalne. To jest zamiast zrobiony syntetycznie jakby obraz, który może ten agent czy operator telefonu może wysyłać do tego swojego rozmówcy najróżniejsze sekwencje, jakby obrazy, sytuacje, może na przykład odejść od stanowiska, to wszystko widać, może szukać czegoś w systemie, jakiejś oferty, może podejść do jakiejś tablicy i coś zaprezentować i tak dalej. Także ta komunikacja naprawdę staje się no, bardzo taka zindywidualizowana i rzeczywiście... A widział pan film z Clooneyem kilka miesięcy temu, to się nazywał W niebie czy... W chmurach. Upiorne dość, upiorne. Właśnie tak sobie wymyślali, że wszystko się może odbyć via internet, ale jest to po prostu makabra. Ja powiem taki przykład, jeśli chodzi o na przykład tutaj kwestię właśnie seniorów, że na pewno też mamy doświadczenia, kiedy uczymy naszych rodziców o tym, jak obsługiwać internet, na przykład jakieś terminale takie publiczne, typu kioski i właśnie taki interaktywny, że idealne byłoby rozwiązanie, gdyby oni nie musieli po tym klikać, gdyby pojawiła się postać na przykład, która po drugiej stronie jest człowiek, który rozumie, co się dzieje, że to jest starsza osoba, że trzeba jej pomóc i wskazuje jej dokładnie, co trzeba zrobić, albo na przykład przyjmuje dane głosem, tak? Proszę mi podyktować swoje imię, nazwisko, nie musi pan wtedy tego klikać. I to takie właśnie rozwiązania byłoby. W takich sytuacjach będzie to wdrażane. Czyli nie zastępuje urzędnika w ogóle? Nie, to nie zastępuje, to tylko zmienia jakby... A nie, że zamiast nas będzie jakaś miła postać miła. Nie, dążymy do tego, zawsze nasza firma szczególnie dąży do tego, żeby łączyć ludzi z ludźmi, tak? To jest podstawa. Także robimy wszystko, żeby firmie, albo przedsiębiorstwu, albo urzędowi opłacało się zatrudniać ludzi do komunikacji.
nie zastępować automatami, bo jednak ta elastyczność w czasie rozmowy, właśnie typu wiem, że rozmawiam ze starszą osobą, muszę wolniej mówić na przykład, tak? To może zrobić tylko człowiek, to wyczuje człowiek, natomiast automat tego nie jest w stanie jakby, no, zareagować odpowiednio. Mamy u nas panią Elę Górską, która właśnie służy pomocą osobom starszym, niedosłyszącym i która objaśnia cierpliwie, jest telefon, który pozwala wzmocnić głos osoby, to czyli urzędnika, po to, żeby ta osoba niedosłysząca nie czuła się skrępowana, że trzeba do niej krzyczeć na sali, ona sobie przez telefon rozmawia, to wszystko u nas jest. To jest pierwszy taki urząd w Polsce, który sobie coś takiego zafundował. To tylko przypominam tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Ale mamy. To cóż, postacie. Także pomysł jest taki, żeby tworzyć jakby do odpowiedniej osoby, która jest rozmówcą, jakby tworzyć odpowiednią postać, czyli do osoby starszej, żeby to była osoba starsza, dla nastolatka, żeby to był nastolatek i tak dalej, żeby to właściwie. Oczywiście na pewno gdzieś po drugiej stronie też jest taka osoba, tak? Nie, to jest na razie jest taki prototyp, także mamy tam parę postaci z własnego grona, natomiast tak jak mówiłem, biznesowo się dosyć szybko rozwija, bo jest duże zainteresowanie, w związku z tym na pewno zainwestujemy w stworzenie całego banku takiej postaci. Czy to jest waszym całkowicie wasz pomysł? Tak, to jest całkowicie otoczonku. Tak jest. Oczywiście no można powiedzieć, że pewna inspiracja była w tym prawdziwym filmie Avatar, tak? gdzie mamy właśnie taką dokładnie sytuację, że ktoś leży, że tak powiem, w swoim pokoju, natomiast jego postać gdzieś tam jest widoczna. I to coś, powiedzmy, że taka inspiracja jest. Natomiast no, biznesowo no, już jest, i technicznie jest to nasze opracowanie. Czyli tak jak z postacią w grze też można sobie wybrać za to. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Oczywiście zapraszamy w końcu na czas, żeby z nami zacząć. To jest kilka tematów ciekawych. Czy ktoś się zainteresował dyskietkami, to będę podawać. Zaraz będę podawał. Poprosimy panią Joasię Lehmann, kierownika referatu współpracy za granicą, Międzynarodowe Seminarium Poprawa Bezpieczeństwa Dzieci. Poprosimy. Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym w imieniu Miasta Gdyni, a także Związku Miast Bałtyckich, czyli międzynarodowej organizacji, której Gdynia jest członkiem, zaprosić Państwa na seminarium, które będzie poświęcone, jak nam się wydaje, bardzo istotnej kwestii, a mianowicie bezpieczeństwu dzieci, ale także młodzieży w ruchu drogowym. Jest to seminarium międzynarodowe. Będziemy mieli oprócz gości zagranicznych także prelegentów zagranicznych, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej, ambasady Szwecji, ale także bardzo ciekawe przykłady pomysłów realizowanych przez organizacje pozarządowe, między innymi belgijskie, ale nie tylko, dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To zarówno dotyczy takich prawidłowych zachowań na drodze, których uczymy dzieci od najmłodszych lat, ale także takich akcji promocyjnych skierowanych do młodzieży, a związanych z niebezpieczeństwem, związanych z zachęcaniem młodzieży do przestrzegania takich podstawowych zasad, żeby nie jeździć w stanie trzeźwym i tak dalej. Wydaje nam się, że seminarium jest bardzo ciekawe. Oprócz seminarium, do udziału, w którym także chcielibyśmy zaprosić mieszkańców, oprócz tej grupy zamkniętej, którą stanowią goście zaproszeni przez organizatorów, mamy też pulę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców, bo zależy nam na promocji tego pomysłu, tych pomysłów, które prelegenci będą przedstawiać również wśród mieszkańców. Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie na język polski, także tutaj znajomość języka nie jest absolutnie wymagana. Natomiast i seminarium będzie trwało w dniach 21-22 października w hotelu nadmorskim. Zaczyna się każdego dnia o godzinie 10, a kończy pierwszego dnia o 17, drugiego o 16. Natomiast w sobotę 23 października chcemy zaprosić najmłodszych mieszkańców Gdyni,
do Muzeum Miasta Gdyni. Tam we współpracy z Komendą Miejską Policji w Gdyni będziemy realizować taki program edukacyjny dotyczący bezpiecznego poruszania się na drodze. Będzie to połączenie zabawy z nauką. Będziemy mieli jakiś specjalną firmę, która będzie przygotowywała te zabawy, tak zwany autochodzik. Oprócz tego też będzie możliwość porozmawiania z policjantem, posłuchania o jego pracy codziennie. W związku też z tą konferencją i szczególnie z tą drugą częścią praktyczną dla dzieci wydaliśmy ulotki dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze, ponieważ ulotki zostały sfinansowane przez Związek Miast Bałtyckich. Wydaliśmy je w trzech językach. My w tym dniu takim edukacyjnym będziemy dystrybuować wersję w języku polskim. Państwo też tutaj mają. Oprócz tego będziemy mieli szereg konkursów, gdzie będą takie nagrody promujące te bezpieczne zachowania na drodze, czyli różne